walka o Mistrzostwo Świata. Super Repiórkowa. Tytuł broni Brodnicka, proszę popatrzeć, o 4 lata młodsza od rywalki, o 7 cm wyższa, niepokonana do tej pory, 17-0. No i jej rywalka Edith Matisse, bo tak się powinno je wymawiać, ma holenderskie pochodzenie, 16 wygranych, 10 porażek, 1 remis. W czarnej spódniczce jest Brodnicka, w czerwonej z Matisse, była mistrzyni świata piórkowej WBC i WBA. No teraz trafia na lewym sierpowym Matisse. Przyciska do Lineva tutaj ewidentnie rywalkę, nie dając jej za bardzo miejsca do tego, aby zadawała ciosy. I od razu widzimy, klinczuje w momencie pół dystansu. A walka nie jest zbyt piękna, dużo klinczów i tak chyba będzie do końca. Nie trzyma. Zmaga się doping dla polskiej pięściarki. Myślę, że dobra taktyka w sumie Ewy na zniwelowanie, można powiedzieć, boksu rywalki. W sensie w momencie zagrożenia klincz i przepychanie ją do lin. A nie ma tutaj płynności walki, jest cios, dwa i klincz. Tak, no. Taka taktyka chyba na pojedynek. No przecież możliwości jest sporo tutaj. No teraz no wreszcie dobra kombinacja. Ale no, ten klincz jest tutaj niepotrzebny. Praktycznie nie ma zagrożenia żadnego ze strony Matisse. Bez ciosów padła Ewa. Próba lewego prosta, ale wyprzedziła Matisse prawym sierpowym. O, teraz mocne lewe sierpowe. Jej wykonanie, no ale trzyma cały czas Ewa. Tutaj klinczuje. Uniemożliwiając jakikolwiek atak. No teraz taki prawy na prawy, można powiedzieć, tak? No i koniec tego starcia. Teraz trafiła w końcu lewym sierpowym mocnym Brodnicka. Ale nie powstrzymała Matisse. I pracuje na korpus Matisse. Widzimy, jest aktywna tutaj. No, Matisse, Argentynka, ale od strony dziadka to jest i ojca pochodzenie holenderskie, a od strony matki niemieckie, także tutaj te więzy krwi są pomieszane. Sporo pracy ma Szygniankowa, jak widzimy, momentami. Teraz dała się złapać lewym sierpowym, Ewa nie zdążyła zablokować tego ciosu. Kolejna runda tego pojedynku za nami. Dopiero pierwszy. Teraz widzę, że jest też zmęczona. Znów mocny lewy sierpowy Brodnickiej. No, po raz kolejny strzeliła mocno lewym sierpowym. Ten lewy prosty nie ma dużo mocy, jest taki pykany, ale te lewy sierpowe były naprawdę mocne. Bez ciosu widzimy, dochodzi do klinczu, no to na pewno nie jest dobre dla widowiska. A kosztuje sporo sił, aby przytrzymać, przepchać. Dalej, dalej.
Brzydka walka. Trzymaj. Więcej klinczów i takich łagodnych zapasów niż boksu. No teraz dobre prawe, lewe sierpowe, ale ponowić to. Jak to wchodzi, to dlaczego nie korzystać z tego? Dobry unik Brodnickiej. No i znów klincz. No i lewy prawy, no. Lewy prawy ładnie wszedł. Natomiast... No próba teraz prawego, to ewidentnie chodzi na tą prawą rękę Ewie. No i Matysse, teraz dobra kombinacja lewy prawy, no ale... Klincz. No i w tym klinczu aktywna Matysse. Spadaj na nią, nie pchaj. Boks! Nie trzymaj, Ewa. Nie trzymaj, nie ściągaj. No teraz na zakończenie. Dobra seria ciosów Brodnickiej. No i za chwilę ostatnie starcie. Ostatnią rundą tego pojedynku. Czwarta obrona tytułu, wykonanie Piątkowskiej. I zdecydowanie najtrudniejsza ze wszystkich dotychczasowych. Agresywnie zaczyna od razu od pierwszego starcia Matysse, czy od pierwszej sekundy. O, teraz dwa ciosy ładnie wsadziła jej Ewa i prawy również. Cały czas do przodu Matysse, to jest jej taktyka. Teraz ładnie dwoma prostymi powstrzymała rywalkę, czyli Brodnicka. No i tutaj widzimy w kombinacji schodzimy z linii ciosów, po co klincz, tak? Oj. Półmetek ostatniej rundy. Stara się jak może, widzimy Matysse na to, aby docisnąć, można powiedzieć, Ewę w tym boksie, ale póki co skrzętnie utrzymuje dystans Brodnicka, aczkolwiek no tak jak możemy mieć żal do tego, że tak często doprowadza do klinczu. Ostatnie sekundy walki. Zmęczona jest już chyba Brodnicka. Bardzo. W geście triumfu. Edith Matysse podnosi ręce do góry. Zawodowej mistrzyni świata Federacji WBA. No nie padły sobie w ramiona po zakończeniu walki, co jest zwyczajem. 96, 95, Matysse. Sędzia Martinez. 96. 94 Brodnicka. Sędzia Montella. 97 93 Ewa Cleo Głośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka. 96-95 dla Matysse, 96-94 dla Brodnickiej, 97-93 dla Brodnickiej, a więc czwarta obrona tytułu w wykonaniu Brodnickiej. Niech może się pogodzić z tym werdyktem Matysse. Pokazuje, że
to ona wygrała. Panie Andrzeju. Na pewno będą jakieś kontrowersje. Panie Andrzeju, to dla mnie też Federacji WBO, wygrała Matysy, przyznam szczerze. No ale spokojnie. Rodnicka.